Witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, na nowej serii z gry FIFA 20, która dzisiaj ma swoją premierę. Jak ktoś ma Origin Access Premier, myślę, że sobie odpalimy Volte Football, nowy tryb, który powraca do starych gier streetowych typowo. Weźmy sobie, kliknijmy i zobaczymy, co nas czeka w tej odsłonie. Wybieramy na początku zawodnika, którego spersonalizujemy, czyli zrobimy podobnego do siebie. A weźmiemy tego może. Weźmy sobie imię. Nazwisko damy takie jak mam. Aha, nie można, dobra. Czyli weźmiemy sobie tak. Przydomek weźmy sobie Dawid. Z Polski wiadomo. Atrybuty weźmy sobie. Weźmy 176 cm wzrostu, żeby on był szybki, zwinny. Weźmy taki z 74 kg. Preferencje weźmy sobie atakującego. Jako że jestem leworęczny, to weźmy lewą nogę. Płeć mężczyzna, wiadomo. No i teraz pobawimy się z twarzą trochę. Widzimy tutaj nową opcję import twarzy. Możemy sobie własną twarz zgrać. Weźmy sobie na tą karnację, sobie weźmy troszkę bielszą. O, taką. Dobra, oczy weźmy sobie kolor na niebieski. Brwi weźmy sobie. Ustawimy na takie wysokie. No, zostaje dobry. Policzki, podbródka nie zmieniamy. Fryzury weźmy, o. I to jest najlepsze. Weźmy sobie... Bo ja lubię irokeza. Weźmy sobie, zobaczymy jak to wygląda z boku. Nie, tego nie. Weźmy może tego. Nie, tutaj nie, jeszcze nie to. Jest dużo, naprawdę, 102 rodzaje fryzur. To taka zwyczajna, to nie. Weźmy sobie może tą. O, ta jest fajna. Dobra. Zaraz sobie weźmy brudkę taką, żeby ci odp takim. Stroje weźmy sobie. Koszuleczkę weźmy sobie. Jest naprawdę dużo tego. Weźmy tę, ładno. Bluzę czy bez bluzy? Bez bluzy. Spodnie mamy tylko jeden. Fryzury. Weźmy sobie tylko jeszcze spodnie, może zmieńmy. Ona takie. Fryzury zostają, getry. Buty weźmy sobie. Weźmy te. Tatuaże nawet można, wow. Nie, bez tatuażu. Animacje, cieszynki, o, to jest ciekawe.
Weźmy sobie. O, taką pasuje. Fragmenty, rzuty wolne. Weźmy sobie o. Jak Ronaldo. Głęboki wdech. Biegajmy sobie. Jak czołg, o, dobre. Weźmy domyślne. Oj, dobra. Dalej. Zobaczymy, co dalej. Weźmy sobie. Rozpocznijmy fabułę na razie. Aha, dobra, czyli sobie zagrajmy. Fabuły troszkę. Wziąłem angielski dubbing, żeby nie było. Wolę angielski od polskiego. Trochę niech się poładuje to. A teraz będę cicho, bo fabuła. Dobra, jestem, drodzy widzowie. Małe problemy techniczne. No to widzimy, że mamy cwaniaczków. Pokażmy im, co się będzie działo. Damy radę? Powinniśmy. Weźmy sobie tylko trenera, wyłączmy. Bo nam niepotrzebny. Widzę, jest 1-1. Dobra, lecimy. Trochę ciężko drużyć, która to drużyna. Spróbujmy szalić. Yeah! 2-1. To co lubię. Uwielbiam streety. Mam nadzieję, że ta seria się spodoba. Jako, że to jest pierwszy dzień premiery FIFA 20. Dobra, teraz przeciwnik. Dobrą piłę grają. Lecimy. Może triki jakieś? Dobra, rozkręcamy się. Mamy 2 minuty do końca meczu.
O, trochę długo, dużo driblerki. Wow. Dobra, lecimy. Ajajaj. No i strata. Ojojoj. I strata brameczki. Dobra, musimy to drobić. Jest tak łatwo, jak się gra i nagrywa. Wow! Dobra, lecimy, lecimy. Powinniśmy dać radę. Aj, wolny. Nie, rzuca z autu. Uła. Dobra, nasza postać. Podanko. Aj. Dawaj. Aj, no nie wyszło. W prawym górnym rogu mamy ocenę naszego piłkarza. Dobra, dla nas piłka. Nie? Dlaczego? 18 sekund zostało. Dawaj, dawaj, dawaj. Ostatnia sekunda. I jest, wygraliśmy. I elegancko. W tego już 4 sekundy się raczej nie da przegrać. Dobra, elegancko wygraliśmy. Dwa. To dopiero preludium tego, co się będzie działo później, to potem. Tak. To już jest prawdziwa bajka. No proszę, z Realu Madryt. Vinicius.
I się obraził. Dokładnie. Pomijmy to. Trybie Volta. Po co nam samouczek? Niech zgadnę. Ja pewnie. Ła. Wojenka. Jak się nie podoba, droga wolna. Proste. Oh yeah. Mamy wiadomość od zespołu FIFA. Konfigurujmy sobie, o, zawodnika, jakaś tożsamość i styl gry i tak dalej, ubierania. Dla wszystkich pewnie. Weźmy najpierw, sprawdźmy gdzie to było. A tutaj mamy koszulkę. Ale nie, wolimy tamto. Zapiszmy zmiany. Możemy spersonalizować każdego prawie. Ale nie teraz na to czas. Wejdźmy sobie w mój skład. Tutaj na obronie atakującego. Na razie jest dobrze. Weźmy sobie trening, odpalmy. Trening podań. Przyda się. Overale zwiększyć. Elegancko. Ciekawe jak ten tryb wygląda. Ćwiczenia.
Zobaczymy sobie. Tak jak w trybie kariery. Jeśli wam się spodoba, drodzy widzowie, to piszcie w komentarzach, co by zmienić może. Czy chcecie tryb kariery? Weźmy sobie jeszcze podanka. Mocne podania. Strzelmy brameczkę. Ojej, nie wyszło. Dobra. Oj, nie tutaj. Gdzie on biegnie? A. Dobra. Tego nie zrozumiałem. Aha. Po wymianie trzech podań. Dobra. Tykło. Ojej. Jeszcze raz. Prosto padłe. Aj, blisko. Dobra, elegancko wyszło. Weźmy dalej. A to co tu jest? O. Trochę driblerki. Z naszym rywalem się ścigamy. Aj, wyszliśmy za strefę. Ajajajaj. Nerwy, nerwy. Dobra. Wyszło. No i wróćmy. Zobaczymy, czy coś się zwiększyło. Oj, zwiększyło. Dobra, super. Weźmy skontynuuj fabułę. Myślę, żeby tak odcineczki półgodzinne zrobić. Góra do 40 minut. Weźmy z tym rywalem, zagrajmy. Gramy całą drużyną. Tu widzimy po prawej stronie mamy sklep Volta. Możemy kupować buty, koszulki. Ale spokojnie, najpierw wygrywajmy mecze. Dobra, nasza drużyna. 4 osoby. I lecimy. Na spokoju. Podajmy. Super. Oj! Ole blisko. Dobra, jest. Elegancko 1-0. I to jeszcze my trafiliśmy. Super. Wow, blisko było. Aj. Wow, ale bramkarz. Co to w ogóle było? Dobra, podajmy. Aj. Strzelmy? Nie. Mogę nie strzelać.
Tylko podać. Ajajaj. Oj, chciałem podać do następnego, ale zablokowali mnie. Dobra. Damy radę? Nie! Dobra. Ciężko, bo małe brameczki są. Damy radę, drodzy widzowie, co się nie robi dla was. Super. 3 do 1. Co? Co? Jak to wpadło? Dziwne. Muszę to zobaczyć na odcinku. Jest super. Podanie. Widzimy nasz przeciwnik full offensive. I trafiają bramkę na 3. Prowadzimy jedną bramką, a to jest mało w tej FIFA Street. Ojej, co się stało? A, dla nas wolny. Dobra, mój. Podryblujmy. Ej, fal był. Nie było. Oj, bramkarzem wyszliśmy. Nie. Oj. O! Ła! Jest, super. Na 22 sekundy przed końcem. O, tu zrobili. Wygraliśmy. Super. O, nasza ocena 9,5, jedna brameczka, dwie asysty, trzy strzały, 11 podań. Elegancko nasza ocena powinna wzrosnąć troszkę. A jednak nie. Postępy mamy w sklepie Volta. Monety. Dobra, przejdźmy sobie do... Dalej. Wygraliśmy. Drugi przeciwnik z teamem Delta, ale to myślę, że w następnym odcineczku będzie, drodzy widzowie. A wam, jak się spodobało, zostawcie lajka w górę i skomentujcie ten odcineczek. Do następnego, cześć!